Do 18 października na stronie koryfeusz.org.pl trwa głosowanie publiczności na nagrodę Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Odkrycie Roku. Zachęcamy do oddawania głosów. Oto nominowani. Michał Balas za zdobycie Grand Prix i tytułu Indywidualność Wiolonczelowa na pierwszym konkursie wiolonczelowym imienia Dominika Połońskiego w Łodzi. Maniucha Bikont za występy w ostatnim sezonie artystycznym, które należały do niezwykłych, zaskakujących i całkowicie nowatorskich. Kinga Głyk za wirtuozerię gry na gitarze basowej, osiągnięcie sukcesu na europejskich scenach i kontynuowanie tradycji wybitnych jazzowych basistek. Adam Kośmieja za nagrania muzyki współczesnych polskich kompozytorów Kazimierza Serockiego, Tadeusza Wieleckiego i Elżbiety Sikory. Krystian Ochman za zachwycenie publiczności telewizyjnej śpiewem operowym, a tym samym promowanie muzyki poważnej wśród osób, które nie mają okazji spotykać się z nią na co dzień. 14 listopada na antenie TVP Kultura poznamy laureatów Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej we wszystkich kategoriach. Zachęcamy do obejrzenia relacji z gali.